Częstochowska prokuratura potwierdza, że martwi mężczyźni znalezieni przy drodze w miejscowości Celiny pod Częstochową mieli rany postrzałowe. Śledczy znaleźli na miejscu zdarzenia broń, jednak jednoznacznie nie wykluczyli udziału osób trzecich w zdarzeniu. Ustalono, że 16 września około godziny 10 policjanci z komisariatu w Koniecpolu udali się do miejscowości Podlesie, gdzie na ulicy Głównej świadkowie zauważyli mężczyznę z widocznymi obrażeniami głowy i brzucha. Lekarz po przeprowadzonej reanimacji stwierdził zgon tego mężczyzny, którym okazał się 52-letni mieszkaniec powiatu częstochowskiego. Policjanci ujawnili za garażem zwłoki drugiego mężczyzny, na ciele którego stwierdzono obrażenia klatki piersiowej. Najpierw zginął 44-latek, zaskoczony przez napastnika z bronią. Sprawca w drodze do samochodu odebrał sobie życie, relacjonuje prokurator Tomasz Ozimek. Rzecznik częstochowskiej prokuratury dodał, że z ustaleń tego postępowania wynika, że motywem tej zbrodni były powody osobiste. Radio Jura podaje, że nieoficjalnie motywem działania 52-letniego sprawcy była zazdrość o kobietę.